Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak. Dzisiaj kontynuujemy temat State of JS, czyli ankiety dla osób, które nie słuchały poprzedniego odcinka, ankiety związanej ze światem frontendowym, gdzie ludzie odpowiadają na bardzo ciekawe pytania związane właśnie z tym całym webem, frontendem. Ostatni odcinek skończyliśmy na zakładce Features i dzisiaj będziemy kontynuować od miejsca Other Features. Ale zanim to, rozmawiajmy, co ostatnio czytaliśmy, co ostatnio słuchaliśmy. Marcin, zacznij. Dzisiaj ten segment to będzie dla mnie najtrudniejszy segment, bo szczerze mówiąc, słuchałem wielu podcastów w przeciągu ostatnich 2 tygodni, ale żaden mi się na tyle nie spodobał, żebym go zapamiętał. I nie jestem w stanie nic powiedzieć. Książki żadnej nie czytałem. Okej, czytałem, ale to była książka o szachach. Stara, Czarneckiego, o podstawach gry w szachy, więc w sumie nic takiego ciekawego. Więc ja dzisiaj niczym się tutaj nie mogę poszczycić i zachęcić do niczego. No ja też nie mam czegoś bardzo konkretnego, ale powiem o tym. Troszkę zainspirowany tą ankietą State of JS, bo tutaj dojdziemy do tej zakładki Resources, z którego miejsca się uczysz. Tam będziemy później sobie rozmawiać. I tam oczywiście była zakładka podcasty. I sobie zweryfikowałem, że najczęściej wybierany to był Syntax podcast. Co dziwne, nie natrafiłem na niego wcześniej, więc go przesłuchałem. A co jeszcze ciekawsze, Syntax oczywiście też dał odcinek związany z tą ankietą. Więc o ile chcecie też posłuchać innej opinii, innej perspektywy, to zachęcam. A ogólnie podcast Syntax to jest podcast o frontendzie również. Bardzo popularny, bo zacząłem na ten temat, zacząłem się przyglądać temu podcastowi. Tylko że oni mają troszkę inną konwencję. Skupiają się na właśnie nowinkach, na tym, co się zmienia we frontendzie, na frameworkach. Troszkę inna konwencja niż nasza, ale też bardzo ciekawa. Polecam. Mnie przekonałeś. Ja nie znałem też tego podcastu. Ja dzięki tej ankiecie poznałem, więc zachęcam. Myślę, że dzisiaj jeszcze do biegania sobie włączę jakiś odcinek. Posłuchaj o State of JS. Będzie incepcja. Dobrze, to przechodzimy w takim razie do naszego tematu, a mianowicie State of JS. Kontynuujemy Other Features. I tutaj zaczynamy od Progressive Web Application. Więc tak, moje odczucie. Patrzymy na te statystyki. Świadomość spada. Ale 2019 taka... rok 45%, 2022 34%. Ale to też mówiliśmy, to prawdopodobnie wynika ze skali też, tak? Bo o wiele więcej osób zaczęło odpowiadać, więc jeżeli mamy większą grupę, no to ta wiedza może być inna po prostu. Statystycznie. Tak, ale to są dalej takie... wielkie wartości, tak? 58% używało, 34% słyszało o tym, sumarycznie ponad 90%. Tak, tak. To raczej prosta kwestia. Wszyscy to znają, większość używało. No myślę, że tutaj nie ma co się dziwić. Progressive Web Application. Chociaż temat cały czas tutaj warto też podkreślić z mojej perspektywy, nie jest aż taki oczywisty i banalny, prawda? Nie w kontekście tego, banalny. Kiedy używać, jak to się ma do rozwiązań stricte natywno-mobilnych, tak. Ale nie wchodząc głęboko w szczegóły. Ale szczerze mówiąc, jak korzystamy z internetu na komórce, ja bym strzelał, że tak 9 na 10 stron, które odwiedzamy, to jest PWA. Bądź ma jakieś elementy PWA. Bądź ma elementy PWA, dokładnie. Też tak myślę. Dobra, lecimy dalej. WebAssembly. Dobrze, to są tematy, które są dalekie mi. WebAssembly, okej. Okej, i to jest... W
wszyscy słyszeli, mało kto używał, ale nie do końca tak mało. 18% respondentów tego pytania używało. Ja oczywiście słyszałem, ale szczerze w tym momencie nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie, do czego to służy. To dobrze ja to kojarzę, że to jest związane po prostu z dostępem do resursów na naszym komputerze. Co tak, WebAssembly to jest bardziej, jest technologia, dzięki której możemy nasz kod pisany w C, C++, w C Sharpie, bądź na przykład Raście, skompilować do takiej postaci, którą przeglądarka łyknie i będzie mogła odtworzyć. I po co to jest? Wydajność. Po prostu. Wydajność. Czyli okay. Na przykład takie kwestie jak... O, tutaj się posłużę przykładem, bo akurat w tą środę na zajęciach, bo oprócz tego, że nagrywam podcasty, to także uczę na szkole wyższej, właściwie prowadzę zajęcia tam i mój student robił prezentację i podał bardzo dwa ciekawe przykłady o WebAssembly. No to jest tak na przykład Unity, silnik Unity do gier i robimy wersję, kompilujemy taką wersję, która może być odpalona przez przeglądarkę. No właśnie, ja mocno kojarzę tak. WebAssembly z grami, z jakąś grafiką, z animacją. Dokładnie. Drugi przykład właśnie grafika. Studia graficzne, tak? Na przykład wyobraźmy sobie, nie wiem, taki jakiś program od Adobe do 3D czy wektorówki osadzony tylko i wyłącznie w przeglądarce. Czyli co? Jakby... Wszelkie moduły, wszelkie... rzeczy, które są które by się długo liczyły, piszemy natywnie w C++. Dobra, czyli mamy lepszy performance. Super. Tak. W takim razie, ale to znowu, to jest kwestia taka, że raczej na co dzień nie jest wykorzystywane, na co dzień bo takiej, w projektach takiej potrzeby nie ma. Dokładnie. Raczej co więcej, zagospodarowanie niszy, prawda? Ja spotkałem się z paroma artykułami, w których było pokazane, że do takich codziennych przykładów będzie miało to gorszą wydajność. O proszę. A czyli co gorszą wydajność? Codzienne przykłady? Na przykład jakiś krót z tabelką. Krót z tabelką, wyświetlanie. To do lista. Tak, tam bardziej chodzi o nakład tej pracy. Nakład, żeby skompilować ten kod do postaci, która będzie miała, która będzie mogła być odtworzona. Po prostu nie jest to współmierne do tego, jakie byśmy dostali zyski. Okej. Okay. Super. No to się nie dziwię, że nie miałem za dużo do czynienia z tym. Nie moje rejony interesowności, że tak powiem. Można tak powiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Lecimy dalej. I przechodzimy teraz do libraries. I tutaj, Marcin, mamy pierwszy wykresik pokazujący opinię versus użycie. Mm-hmm. Nie? Czyli mamy tutaj układ kartezjański i możemy z tego wywnioskować, co jest na hypie, czyli ludzie by chcieli używać, etc. Możemy wywnioskować, co też traci. To co? Mm-hmm. Powiedzmy sobie o jakichś rzeczach, które są według ciebie no, takie najbardziej rzucające się w oczy. No okej. Okay. Od czego lecimy? Pierwszy React. Większość osób użyłaby jeszcze raz. Tak? Czekaj, Marcin, ty jesteś na której tabelce? Mówimy o tabelce Frontend Frameworks. Ratios over time. Okej, okay, dobra, następna experience, strona. Experience over time, dokładnie. Jestem. React. Czyli osoby, które mało kto by nie użył, mało kto w ogóle się tym nie interesuje. Czyli biblioteka popularna, ludzie co używają są zadowoleni. Znaczy mimo wszystko troszkę zainteresowanie gdzieś spada. I tutaj można powiedzieć, że... Albo przekształca się. Would use again. Przekształca się w would use again. Bo, okay. one sumarycznie będą dawać tutaj pulę 100% od respondentów, tak? Więc tutaj ja bym zauważył, że po prostu ci, co się interesowali kiedyś, to zaczęli.
w tym ale robić. To nie jest też tak, że no właśnie pojawili się nowi gracze, Stencil, Svelte, Solid, Quick i tego typu rzeczy i po prostu trochę osób migruje do tych rozwiązań? Co oczywiście, no, główne frameworki jak React, Angular, Vue będą tracić, tak? Tak, tak, na pewno osoby migrują. Pytanie, czy właśnie, bo tutaj chyba osoby się wypowiadały ogólnie o wszystkich tych frameworkach, a przynajmniej to, o czym tutaj mówimy, to tak, to są te osoby, które odpowiedziały na to pytanie, więc załóżmy z tych osób, co odpowiedziało na to pytanie, raczej bym tutaj jeden wniosek. React się podoba. React tak? się podoba, no. React w odróżnieniu do Angulara, który cały czas utrzymuje taką tendencję osób, dość, to jest duży procent. Wiesz, tu mamy tych. Znaczy Angular gdzieś spadł, jeżeli chodzi o zainteresowanie, a teraz w miarę stabilnie to pozostaje w tym samym miejscu, ale zauważ proszę, że jeżeli chodzi o użycie, to okej, też minimalnie gdzieś spadło. 28% ale osób nie użyłoby ponownie Angulara. No. To jest ciekawe. No dobrze, no to na ten temat możemy się wypowiedzieć, co? No pewnie. No my tutaj nie będziemy ukrywać, Angular to chyba najmocniej się czujemy obydwoje. Jakie jest twoje przemyślenie, jak na to patrzysz? Za trudny? I ludzie odchodzą? Znaczy inaczej, jakby życzeniowo, pierwsza moja myśl, może tak. Nie wiem, no taką pauzę zrobiłem, bo naprawdę długo się zastanawiałem, a teraz jak przychodzi do odpowiedzi, to nie wiem, co odpowiedzieć, no okay. Szczerze powiem. Według mnie tutaj to jest wszystko, tu chodzi o próg wejścia. Angular na pewno ma większy próg wejścia niż React, który de facto jest biblioteką i żeby cokolwiek w tym zrobić, czyli nawet nie musimy mieć jakiegoś dużego projektu, tylko mały i bierzemy takiego Reacta i dosyć szybko coś możemy zrobić. Oczywiście, jeżeli projekt się rozrasta, my musimy mieć więcej wiedzy i możemy powoli w to wchodzić. W Angularze niestety nie do końca tak mamy. Już od razu na starcie, nawet żeby zrobić coś bardzo prostego, musimy znać mechanizmy takie jak dependency injection, wiedzieć do czego to służy. No to nie są. Wiem, do czego zmierzasz. Tak, postaw się na z perspektywy osoby. Nie jest jakoś tak długo w świecie IT, nie wiem, nie kończyła studiów, nie zna różnych wzorców, chce zacząć. I dostaje Angulara i tam czyta, że tutaj podstawą jest operowanie na kontenerach z DI-em i to wygląda tak. I ta osoba już do końca może nie wiedzieć. Ja pamiętam, ja coś takiego miałem, jak dawno, dawno temu, będzie grubo, ponad 10 lat temu, J2EE, Java Enterprise Edition zobaczyłem. To też dla mnie to po prostu było bardzo dużo przytłaczających rzeczy, które po prostu trzeba było już znać na wejściu, żeby zrozumieć, o co to chodzi. No i to nie są jakieś trudne rzeczy, ale trzeba je poznać. Podobnie jest w Angularze, że dużo jest, może Angular nie jest aż tak bardzo skomplikowany, ale jest tu takie podobieństwo, tak? Podobnie, nie wiem, jeżeli byśmy chcieli napisać sobie jakąś prostą funkcję backendową, tak? No to o wiele łatwiej na przykład dla osoby jakiejś nowej będzie napisać prostą funkcję w Node, jeszcze dzisiaj tam w Lambdzie jakieś uruchomić. W Pythonie, tak. Dokładnie, albo w Pythonie, aniżeli na przykład wziąć .NET Core'a całego i tam coś, i tam postawić projekt, czy wziąć Springa i postawić w tym projekt i zadbać o wiele, wiele rzeczy, tak? Które trzeba jakby na wstępie już wiedzieć, żeby zrobić coś takiego bardzo nawet prostego, jak chcemy. Więc wydaje mi się, że to może być tutaj. Może być. Ale z drugiej strony chciałbym tutaj powiedzieć tak, że a może frontend? Nie wiem, rzucam pytanie na wiatr. A może frontend się trochę zmienia? I faktycznie te nowe frameworki typu. No bo patrz, nawet tutaj w tej ankiecie na samym początku autorzy mówią, że status quo został lekko złamany, zmieniony, czyli
panowanie Vue Angular React trochę zostaje przełamane przez inne rzeczy, co nie. I tutaj mamy właśnie Stencila, Svelta, Lita, Quicka, też takie toolingi jak Nest.js, który też tu będzie dalej i tego typu rzeczy. Może Angular nie nadąża, jakby rzucam na wiatr, może Angular nie nadąża za takimi rozwiązaniami. Wiesz, do czego zmierzam? Wiem, że jakby właśnie jakieś web komponenty, że tutaj mamy server side renderingi, chociaż mamy Angular Universal i to dobrze działa. Ale los. Można by było polemizować, że znaczy, dobrze działa, zależy, ale co, na co pewno chcemy, trudniej. O, na pewno trudniej niż na przykład Next.js, który robimy pod server-side rendering. Nie, jakby to jest typowo wejścia bardzo, dokładnie jest bardzo niski. Dajcie nam znać, co o tym myślicie, bo my z Marcinem, jak widzicie, mamy tutaj zagwozdkę. No, wydaje nam się, że tak, że to może być ten próg wejścia, ale może nie tylko. Wasza koniec końców. Oba te frameworki są bardzo dobre i w obu tych frameworkach tak naprawdę można zrobić wszystko. No tak, tylko widzisz, ale tutaj muszę powiedzieć syntax, podcast, o którym na początku mówiłem. To autorzy tego podcastu w jednym z odcinków powiedzieli, cytuję z pamięci, Angular żyje swoim życiem. W ogóle jakby, wiesz, rozmawiałem o frontendzie, mówią właśnie o Vue, Reactie, o Stencil, etc. Angulara jakby wyekstrahowali, że to jest kompletnie coś innego. Niż te wszystkie inne frameworki, które tutaj się pojawiają. To mi też tak dało do myślenia, ale czemu oni tak na to patrzą? Czemu Angulara jakby to jest w ogóle coś innego? Ciekawa kwestia. Ciekawa kwestia. Ale to myślę, że to jest nawet dobry, osobny temat na odcinek. React versus Angular versus whatever. Tak, versus wszystko to, co tutaj mamy. Dajcie znać na kanale na Discordzie, czy byście może chcieli taki odcinek. Dokładnie. I co też o tym sądzicie. Dokładnie. Ale my lecimy dalej. Co mamy dalej? Svelte. Bardzo would use again. Większość osób mówi. Tak, dokładnie. Od 2019 roku i teraz tak. Retention usage jest stały. Awareness wygrywa. Doświadczenie masz jakieś, Marcin? Nie. Nie mam doświadczenia komercyjnego. Widziałem jakiegoś Hello World'a w Svelte. No oczywiście. Oczywiście. Coś tam zrobiłem takiego Hello World'a. Nie wiem. Mi się też ciężko wypowiedzieć. No jakby framework, kolejny framework. Kolejny framework, jeszcze nie widzę, jeszcze nie zauważyłem czegoś, co by mnie przekonało do tego użyć, bo to coś rozwiązuje konkretnego. Czego inne frameworki nie rozwiązują. Faktem, jak się wchodzi, ja mam takie wrażenie, jak się wchodzi na te kolejne frameworki, to się czyta. Super szybki, bardzo lekki, dostosowany do potrzeb, które teraz frontend jakby gdzieś tam niesie ze sobą, co nie? Ale każdy to jest ten sam opis. No właśnie, to jest taka trochę gadka marketingowa, nie? No lepiej żeby takie coś, no muszą coś takiego napisać, przecież nie napiszą. Kolejny framework frontendowy. No tak, tylko że tam nie ma czegoś takiego. Się niczym. Ten framework rozwiązuje to. Jakby konkret. Mm-hmm. Nie spotkałem się z tym. Albo nie zanotowałem. Dobra, lecimy dalej. Czyli tak. Svelte React i tutaj pod spodem Stencil. Stencil. Zauważ proszę, że to jest dopiero w tym roku. Czyli wcześniej nie było trakowane. To samo mogę powiedzieć, co o Svelte. Nie za dużo. Wniosek tylko taki mi się nasuwa, że no właśnie, ten status quo zostaje przełamany. I ciekaw jestem, co z tego po prostu zostanie na samym końcu. I będzie dojrzałe na tyle, żeby normalnie realizować projekty w komercyjnych firmach. Vue.js. Tendencja trochę podobna jak z Reactem. Tak, zyskuje na popularności. Ale użycie lekko spada. Ja naprawdę myślę, że to jest kwestia właśnie tych nowych frameworków, które się pojawiają. Alpine. Ciekawe, jakie jest wymowa tego. Tego tu już kompletnie Alpine. Nie słyszałem, szczerze. Kompletnie. Tak. Też totalnie nie wiem, co to jest Alpine.js.
to są już naprawdę takie... Bo tak, bo bardzo hipsterskie wybory chyba. Które z tych frameworków bazują na web komponentach? Lit. Lit i Solid, dobrze pamiętam? Tak mi się wydaje, że Solid tak. Też bazuje na web komponentach. Tak, nawet czytałem artykuł twórcy Solida, który pisał, że ma mieszane uczucia, że pewnie drugi raz nie wybrałby tej technologii, ale... W kontekście web komponentów. Okej. Okay. Że po prostu jest bardzo dużo problemów do rozwiązania, których tak naprawdę nie trzeba rozwiązywać, biorąc coś dojrzałego. Ale wszystko jest po coś. Koniec końców to jest liczba frameworków rośnie, bo rośnie liczba deweloperów, którzy chcą tworzyć swoje nowe frameworki. Dla mnie to troszeczkę też jest taka, to jest problem świata JavaScriptowego, że ludzie nie łączą sił, bo przecież mogliby te pomysły połączyć w jedno i wspierać istniejące rozwiązania. Chociaż Angular. Angular robi Google. Żeby tam przeforsować jakąś ciekawą zmianę, a jest bardzo dużo ciekawych propozali, to jest wielki dramat, bo taki propozal musi być dokładnie opisany, musi być zaakceptowany, przegadywany przez kolejne miesiące, testowany przez kolejne miesiące i dopiero to może jakoś wyjść. Ludziom się po prostu nie chce, bo wiele osób po prostu ma pomysł, ma umiejętności, chce wejść i zrobić coś ciekawego. I tak powstają frameworki. O, dokładnie. No niestety. Bo to trzeba, ale nie chce się. No kwestia jest tego, że po prostu na Angularze stoi multum produktów googlowskich. Dokładnie. Więc tak, to jest... Oni sobie nie mogą pozwolić po prostu na to, żeby wprowadzać takie rzeczy, ale co nam to daje? No daje nam stabilność, tak? I pewność, że... Okej. Większe zaufanie do tego, że to będzie dobrze i poprawnie działało. Z jednej strony, tak? Wiesz co, patrzę szybko na Solid.js. Nie bazuje na web komponentach. To nie jest to, z czym mi się to nie pomyliło. Wiesz co, to znowu wydajność. Tu jest JSX, znowu wydajność, że praktycznie tak sam wydajny jak Vanilla, co nie? Jak na szybko patrzę w internecie, żeby nie okłamać, a Quick muszę sobie szybko zobaczyć, bo chciałbym wyekstrahować te frameworki, które bazują na web komponentach. No na pewno Lit, prawda? Tak, Lit to jest bez dwóch zdań. Tak. Svelte też nie. I Stencil jako ostatni. Stencil bazuje na web komponentach. Dobra, czyli już jesteśmy w domu. Stencil, Lit. To są rzeczy, które bazują na web komponentach, czyli mamy, dlaczego chciałbym to wyekstrahować, bo tutaj daje nam to pewne inne możliwości, prawda? Czyli zaadaptowanie do ogólnie frontendowego developmentu, niezależnie od frameworku na samym końcu, co też nie jest do końca najlepszą ścieżką, ale tak, te technologie mają pod sobą web komponenty. Dobra, z tych wszystkich nowych frameworków, czy tutaj pokazują nam się frameworki, które tracą w kontekście użytkowania i w kontekście zainteresowania? Co? Zainteresowania? Tak. Zainteresowania to jest Ember. Ale chwila. To jest ten Ember, który był temu? Tak, ten, który był już lat temu. Dalej jest tu wymieniony. To żyje? No tutaj słabo. Widzisz, bo tutaj jest framework, który już długo z nami jest, prawda? Mm-hmm. A ja się zastanawiam w kontekście nowych frameworków. I wygląda na to, że z tych nowych frameworków one wszystkie na razie wynika, że nie tracą zainteresowania. Czyli czytaj, to jest coś, czego ludzie... teraz dotykają, weryfikują i na razie nie ma złych opinii, tak? Patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat tej ankiety. Kolejny tutaj punkt w tej ankiecie to jest positive and negative split. O. Czyli, że
czy coś nas interesuje, użyjemy versus nie interesuje i nie chcemy tego używać. I tutaj możemy na pewno rozróżnić te rzeczy, które raczej cieszą się aprobatą, jak React, Svelte, Vue, Solid i Quick, jak i te, które według ankiety odchodzą do lamusa, jak Ember, Angular i React. Ale zobacz, w ogóle jeżeli chodzi o Angulara... Lit też nie wypada za dobrze, a... Tak, dokładnie, ale zobacz, znowu do Angulara największą ma część not... Nie, przepraszam, would not use. Would not use, 24%. Heard of it, ale but not interested, 34%. I to daje nam taką sumaryczną. Więc sporo osób słyszało, nie używało i wie, że nie chce używać. Zły marketing, złe opinie, nie wiem. Ale jednak 24% osób użyło. I ciężko tutaj coś więcej powiedzieć, bo nie wiemy, ile te osoby używały tego Angulara. A tutaj jest... Ale... Ja pamiętam, jak wypełniałem tą ankietę, to można było też dawać jakieś swoje komentarze. Ja nie pamiętam teraz. Ciekawe, czy dalej będzie. Kwestie związane z tym... Stricte właśnie w kontekście jakiegoś frameworku, dlaczego nie użyliby, czy tutaj są jakieś doszczegóławiania? Nie widziałem, tutaj przynajmniej. To sobie przeskrolujemy i będziemy patrzeć. Mm-hmm. Dobra, ale lecimy dalej. Other tools. Tak jest. O, i to są ciekawe rzeczy. To są ciekawe rzeczy. Więc tak, Astro to jest coś, co... To jest po prostu, kto używał, tak? Czy... To jest ciekawe. Dla mnie, ja nie mogę rozgryźć tej ankiety, bo tu jest po prostu nieopisane, czym to jest. User count. Po prostu... Chyba kto używał, ale to wprost nie jest napisane. Albo zainteresowanie, co by dawało troszkę inny wydźwięk. Nie, no właśnie. Dobrze, ale popatrzmy proszę na to w ten sposób, że Remix... To jest ciekawe. Remix jako konkurent do Next.js poniekąd. I Astro też. Astro też. No w ogóle te rozwiązania, no oprócz jQuery, tak. Oprócz jQuery, Fresh, nie wiem co to nie jest. Nie wiem, też nie wiem co to jest Fresh. No ale ogólnie rzecz biorąc, to narzędzia związane z rendering frameworks, oni to tak nazwali? Tak, jako rendering frameworks. Ciekawa nazwa. No tak, no poniekąd w kontekście renderów. A nie, w rendering networks są troszkę inne technologie. To tutaj ciężko mi się odnaleźć, więc może to przeskoczmy i lećmy dalej, bo i tak będą te frameworki. How happy are you with the state of frontend frameworks? To jest ciekawe pytanie. Jak jesteś zadowolony, jeżeli chodzi o frameworki? Większość osób zadowolonych. Prawie 50% happy. Czyli co, daje nam to odpowiedź, że jest ok, w sensie, że to co mamy odpowiada naszym potrzebom. Można to w ten sposób interpretować? Wydaje mi się, że tak. Ale czy tak naprawdę? Nie wiem. Ja jestem chyba zadowolony, aczkolwiek myślę, że trochę za dużo tego wszystkiego dokładnie jest. A to, co wychodzi, też do końca inne rzeczy nie nadążają z integracją poprawną. Wiesz co? To, co też wspomniałeś, czyli łączenie sił, ale z drugiej strony sam wiesz, ile czasu potrzeba, żeby naprawdę dobrze zaprojektować aplikację używając konkretnego frameworku, prawda? Mhm. I teraz powstają nam frameworki rok temu, pół roku temu, dwa lata temu i przez ten czas ja nie wierzę, żeby ktoś z dobrą architekturę postawił skalowalną używając takiego frameworku, gdzie nie ma jeszcze dobrych praktyk wyrobionych w community. Tak zakładam, tak? No bo przez ten czas nie wiem, czy nikt one się wyrobiły. Nikt się nie natknął na problemy dużymi aplikacjami. Które mogły... Duże aplikacje na pewno się jeszcze nie zdążyły napisać. Dokładnie. Duże aplikacje, to przecież... mówię o takiej, co pisze kilkadziesiąt osób przez parę lat. Non-stop. Więc my... Ich jeszcze nie ma. Używając tych narzędzi możemy wejść na minę, po prostu. Tak. No tak było też z Reactem, z Angularem i z Vue poniekąd.
gdzie wesoło tworzyliśmy sobie komponenty. Super, mamy komponenty, enkapsulujemy się, ale powstał nam spaghetti code, gdzie się te komponenty ze sobą mieszały, zazębiały, etc. Każdy myślał, nie, no jak mamy komponenty odseparowane, no to już jest tak, rewelacja. Osobna nazwa i... Dokładnie. I teraz wiemy, że nie. I powstały narzędzia, podejścia, które rozwiązują te problemy. Nawet w obszarze frameworka, prawda? Tego konkretnego. A tak. Tutaj to się jeszcze no, na pewno nie wytworzyło. Na znaczy pewno. Można bazować na doświadczeniu innych frameworków, ale to jest ciekawe. Znowu, dajcie znać, co o tym myślicie. Ale wracając w takim razie do rendering frameworks. Popatrzmy sobie na tą tabelkę tutaj. Więc tak, Gatsby leci w dół. Gatsby tak. Leci w dół. Słyszałem o tym, że już jest passé. Tak, jest passé. Nie jest wiem passé. Nawet dlaczego. Jest to Gatsby, o ile wiem, to w kontekście na przykład w porównaniu do Next.js'a, bo swego czasu to były dwa frameworki, które gdzieś tam rywalizowały ze sobą na rynku. No to Gatsby był bardziej jako... że niedynamiczny content. Mhm. Taki, gdzie wiesz, masz JavaScripta, on się później odpala i u client side już generuje ci całą aplikację. Próbował Gatsby być taki jak Next.js, czyli dodawał funkcjonalności podobne do Next.jsa, ale wychodzi na to, że Next.js go zjadł, że tak powiem. Next.js na pewno jest... Next.js się na pewno rozwija bardzo szybko. O, i tak. I to jest tutaj. I Astro. Astro depcze po piętach. Pytanie, czy dogoni. Nie mam doświadczenia, więc ciężko mi w ogóle powiedzieć, jaka jest różnica. Wiem tyle. Next.js jest na pewno już bardzo dojrzałym rozwiązaniem. Jest naprawdę dojrzałym rozwiązaniem. Astro, znowu, ciekawy jestem, co z tego wyjdzie, ale tutaj jeszcze ode mnie insight, Remix, który był zagrożeniem dosyć mocnym Next'a, traci. Czyli na to wychodzi, że Next.js się, że tak powiem, broni. Chcecie realizować stronę SSR i tego typu kompozycje, to Next na pewno będzie dobrym rozwiązaniem, ale na pewno trzeba to zweryfikować Astro. Dobra. Trzeba, z Astro jest w ogóle tutaj ciekawe, bo Astro tutaj... I rośnie liczba osób, które użyłyby go znowu, ale też rośnie liczba osób, które by już nie użyły go znowu. Ja jestem ciekaw, jak w przyszłym roku to będzie. Ciekawe. Dopiero niestety mamy tylko dane z 2021 i 2022. To jest troszeczkę no, też zbyt mało dojrzałe. Ale no, to jest ciekawe, szczególnie tutaj w przypadku tych e-commerce'ów, gdzie chcemy mieć szybkie strony i tutaj idziemy w tą... Znowu architekturę Node.js architecture. Czyli, backup, welcome. Tak, czyli zahaczamy znowu o kilkanaście lat wstecz. Prawda? Nie, w programowaniu cały czas się koło zatacza ze wszystkim. To jest ciekawe. Kompletnie nie wiem, co to jest Dokozaurus. Nawet Dokozaurus. Trochę nawet nazwa mnie odstrasza. Ja wiem, co to jest Dokozaurus. Dokozaurusa kiedyś testował. Tak. Kiedyś to uruchomiłem i testowałem w kontekście stworzenia swojego bloga. O proszę. A czemu akurat? No bo było polecane jako jeden z takich... to było dziś półtorej roku temu. Masz i wtedy... bloga? Nie mam bloga. Nie mam bloga, to teraz ale... pytanie, czy Dokozaurus zły, czy... Po prostu jakbym już miał pisać, to... Szkoda mi byłoby czasu na zabawę jeszcze ze stawianiem sobie tej infrastruktury, kodu do bloga. Ale wolałbym pisać na Medium, zresztą piszę na Medium, i albo po prostu sobie kupić rozwiązanie gotowe od kogoś. A parę słów na temat Dokozaurus? Wiesz co, ja to patrzyłem... Okej, działa szybko. Ja to patrzyłem w kontekście Dokozaurus versus Gatsby. Okay, po prostu. Okay. Działa szybko, można postawić stronkę, na której można umieścić statyczny tekst w łatwy sposób. Okej. Zauważ proszę, że ty mówisz, że jakiś czas temu ten blog próbowałeś robić na tym, a to jest dopiero od tego roku dane jako coś, co można było odpowiedzieć. No i też mnie jest znajome Eleventy, ale wygląda, że zainteresowanie mocno spada. Może ten Dokozaurus jeszcze zyska?
Jak Gatsby stracił. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj mamy doświadczenie w czasie. Czy tutaj coś ciekawego możemy wywnioskować? No zobaczmy, Gatsby would not use dużo. Dużo. In not interested. Tak samo nuxt. Nuxt. Mam nadzieję, że dobrze. Ale najbardziej znowu Astro zyskuje na tej popularności. Annex.js no jest po prostu to, co powiedzieliśmy. Jest dojrzały i widać, że ludzie sobie go chwalą. Po prostu. No a to, co mówiliśmy przed chwilą, czyli pozytyw-negatyw split, to możemy przejść dalej, bo de facto to już powiedzieliśmy. Other tools. Co tu jest? Solid Start, Fresh, Vite, Elm, ViewPress. A to jest też ta kategoria, której ja do końca nie rozumiem, o co w niej chodzi. To podobne jest do tego, tak, co było wcześniej. Tak, tak, tak. To jest, tutaj są narzędzia, kontekście... które były wcześniej. To lecimy dalej. Udamy, że tego nie ma, dobra? Dokładnie. Słuchacze, jeżeli wy to rozumiecie, to po prostu dajcie znać. How happy are you... Ej. Jeszcze raz. How happy are you with the state of rendering frameworks? Tu troszkę mniej, 34. Neutral. Znaczy tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że... Inna kategoria. No właśnie, że jakby inna kategoria, to inne problemy rozwiązuje, tak, prawda? Dokładnie. I tyle. Dużo osób, które po prostu pracują w jakichś enterprise'owych projektach, to kompletnie nie ma sensu, tak? Zazwyczaj. Lecimy dalej. Testowanie, tak? Tak. Jesteśmy na zakładce testowanie. Na testowaniu. Dobra, i co my tu mamy? Co my tu mamy? Wyekstrahujmy sobie fajne rzeczy. Co rośnie na popularności? Jest. Chociaż minimalnie rośnie liczba osób, która by już nie użyła ponownie. No jestem ciekawy, jaka jest alternatywa. Ja też bym ponownie Jesta nie użył, ale nie znam lepszej alternatywy. Niestety. Podobnie Storybook. Też bym nie użył już więcej Storybooka najchętniej, ale nie ma lepszej alternatywy. On też tutaj jest podany w tym kontekście rozwiązań testujących. To tak. Puppeteer Selenium dopiero w tym roku zadane zostało pytanie? Ciekawe. No ale nisko, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Cypress, nie znasz alternatywy. Tak, też nie kojarzę. Do Cypressa. Tylko wiesz co, pojawiają się powoli. Do Cypressa narzędzia... znam alternatywę. Playwright. Ja mówię, że do Storybooka nie znam alternatywy i tego bym nie do skorzystał. Tak, tak. Cypress jak dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Tak, oczywiście. Chociaż słyszałem, że Playwright. Ciekawe. Ale zauważ, że to odzwierciedla też ta ankieta. Zainteresowanie, tak, retention mamy w górę, zainteresowanie Playwrighta rośnie, dokładnie. Czy z mojej perspektywy pojawiają się narzędzia, które wykorzystują na rynku, tylko teraz sobie nie przypomnę już nazwy, bo zapomniałem, ale wykorzystują po prostu AI w kontekście testowania aplikacji. Czyli sama patrzy na taką stronę, tak? Czyli tak jak w Cypressie na przykład musimy sobie napisać te wszystkie ścieżki, kliknij coś tam, to pojawiają się narzędzia, które są w stanie wywnioskować, tak? OK, czyli tutaj mamy koszyk, to możemy kliknąć, to zweryfikujmy, to sprawdźmy, porównajmy do tego, co było wcześniej. A tutaj tego nie ma, z tego co widzę, albo mi się nie rzuca w oczy. A ciekaw jestem, jakie to też już ma. Jaką ma popularność w kontekście użytkowania. Mi się bardzo to podoba właśnie też, co powiedziałeś właśnie w kontekście AI-a, bo no teraz AI jest też szeroko bardzo komentowanym tematem. Ojej. Ostatnio nawet czytałem, że specjalista, ekspert AI to jest ostatnio podobno taka profesja, która najszybciej się tworzy, prawda? Każdy tam już po tygodniu, po dwóch artykułach jest ekspertem AI i może debatować o tym długie wieczory, co zrobi AI, jak będzie działał w kontekście biznesu. Ale tak, jak ja bym miał coś tutaj, jeśli chodzi o AI versus pracę przy szeroko pojętym software developer
development life cycle, to bym strzelał, że to właśnie testy. Testy to będzie też ta nisza, tak, że testy automatyczne to jest coś, co według mnie jest najłatwiej już teraz zaopiekować. Dokładnie, tak jak mówię. I zrobić to jeszcze lepiej. Dołożyć mutacje, które będą AI-em. I bo tam nawet ta brak... AI... Jaki może być minus AI-a? Że ma brak świadomości. Akurat przy testach to jest bardzo dobre, że ma brak świadomości tego, z czym on ma stestować. Bo to nie jakby nie wie. Dokładnie. I tutaj jest to... I nim mniej wie, tym bardziej czarnoskrzynkowo może to testować. I tutaj dlatego... I to jest bardzo pewnie niepopularna opinia moja, że ja uważam, że takie zawody jak menadżer testów, tester automatyczny z pojęciem o strategiach testowych, to i będzie bardziej rozwijający się zawód, aniżeli tester automatyzujący. Ciekawe. Uważam, może że... Tak być. Czyli, zweryfikujemy. Tak, według mnie tutaj to będzie świetny zawód, to będzie właśnie taki tester, który będzie potrafił promptować ten AI, ale będzie umiał ocenić, czy to, co właściwie ten AI robi, to jest sensowne, jest spójne ze strategią testową, umiał wymyślić strategię testową, no bo wiadomo, AI może testować, ale AI kosztuje i to trzeba będzie umieć tak zarządzić i optymalizować, żebyśmy dostawali jak najlepsze testy za jak najniższą cenę. I to jest bardzo ciekawe. Dokładnie, dlatego mówię, rozwiązania się pojawiają, muszę sobie przypomnieć, ale to może w kolejnym jakimś odcinku porozmawiamy na ten temat. Jedna rzecz, dlaczego storybook w sumie się pojawia tutaj w testing? Storybook jako do testowania manualnego komponentów, gdzie możemy testować także nie tylko wygląd, ale także zachowanie manualne. Według mnie jest to. Może tutaj się powinien okay. Według mnie. Bo Chromatic to jest stricte taka warstwa, co nie, do storybooka związana. Ja nie znam. Nie no visual regression testy są, sobie bierze storybook. Okej, okay, ale cały czas mówimy automatycznie, to są automatyczne. No tak. A przy manualnych, a jak deweloper chce sobie przetestować, czy okay. Działa w nie, pojedynczym okay. przypadku, ale tak? No to... Ale trzeba jasno powiedzieć, że storybook jakby no, jest czymś innym niż... Tak, jak najbardziej. Inne tutaj. Tutaj jeszcze co? Moka spada. Spada, no, ale samemu. dalej osoby Just używają. Vitest. Nie używałem, słyszałem, bardzo mnie to interesuje. I to jest też jedna z rzeczy, gdzie mam punkt, że muszę to sprawdzić bardziej. Vitest. A, to bazuje na Vite, tak? O to tak, chodzi. Tak. Okej, okay. Ciekawe. Dobra. Więc tu jest. Lecimy dalej. Dobra, czyli zakładka kolejna, no, która przeskoczymy. Nie rozumiemy, tak. Nie będziemy udawać. Happy Neutral. Aha, jeszcze Happy Neutral. Większość osób albo są zadowolone, albo neutralne. I ja też bym mógł tak powiedzieć, że... To się wpasowuje tak, w też konwencję. Dokładnie. Co mamy dalej? Mobile desktop. No dobra. Też to jest... Oj, to jest, tak, ciekawy temat. Coś, czego nigdy nie dewelopowałem produkcyjnie. Doświadczenie w Ioniku. Ja też dosyć dużo siedziałem w innych rozwiązaniach. No okej. Okay. Ale nie komercyjnie, tylko tak akademicko. I właśnie patrzę na to, co tutaj jest wymienione. I staram się cokolwiek powiedzieć na ten temat. No bo teraz tak, no na przykład mamy mobile desktop. A dlaczego tutaj nie ma PWA? Wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi już o takie rzeczy, co się stricte do tych aplikacji, czy mobilnych, czy do desktopowych, że możemy stworzyć z tego, zdeployować to jako gotowy artefakt na mobilce. PWA możemy, do jak klikniemy... Możesz brać, tak? No można, tak. Tylko nie Safari, w sensie nie Apple'owe. Tak, tutaj bardziej, ale tu są bardziej takie stricte mobilowe. PWA też nie wykorzystuje mobile API, tak?
tutaj te wszystkie wykorzystują. Czy to przez jakieś bridge, no tak, czy bardziej przez natywnie, no to jakoś to wykorzystują. Więc pewnie tutaj. W Elektronie nie pisałem. Elektrona bardzo nie lubię ze względu na wszelkie programy, które były pisane w Elektronie i które działają dość słabo. Slack na przykład. Ale tak, no, React Native stabilnie. Tak, w React Native akurat nie komercyjnie, ale tak poza to robiłem. Podoba mi się. Ciekawy. Znaczy tutaj jego największą wartość moim zdaniem jest to, że ma bardzo duże community. Czyli bardzo dużo pluginów, które rozwiązują problemy. No te pluginy też mogą być na kolanie pisane, to trzeba sobie też szczerze odpowiedzieć, więc w kontekście bezpieczeństwa już do natywnych rozwiązań trzeba zawsze to gdzieś zweryfikować. Dokładnie. Ale React Native ma największe community, tak, z tych wszystkich rozwiązań. Niemniej jednak, nawet ja, jako osoba, która się tam bawiła na takim prostym poziomie, to już natknąłem się na problemy. Expo, które tu jest wspomniane, jako jest, przyjmują, że to jest bardzo dobry tooling, nowy do React Native'a, w miarę nowy, żeby wspomagać te uruchamianie, no i okej, okay. I chciałem użyć, ja używałem Expo i tak naprawdę chciałem sobie zrobić taką typową aplikację, żeby to i działała mi na iOS-ie i na Androidzie i masę problemów. Natknąłem na masę problemów. Tutaj się okazało, że nie pamiętam już dokładnych nazw, ale jakiś typ biblioteki do routera React Native'owego. Jeden działał z Expo, ale drugi już z Expo nie działał. I tak co chwilę. Jak tutaj coś działało, to Expo wywalało i trzeba było szukać jakiegoś workarounda. Więc to jest to, co wcześniej mówiłem, że dużo powstaje, fajnie, że te nowe rzeczy powstają, ale ten świat integracyjny nie nadąża z tym wszystkim, żeby to pointegrować, żeby to ze sobą wszystko chodziło. To wiesz co, to ja jak się przygotowywałem do tego odcinka, to sobie zapisałem takie pytanie. Czy jest nam to wszystko potrzebne? Co nie? Chciałem to dziś na samym końcu powiedzieć, ale już znowu musimy kończyć powoli, więc przejdziemy Mobile Desktop i zakończymy, będziemy kontynuować później w następnym odcinku, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa dywagacja, ale już zadam takie pytanie, czy nam to jest wszystko potrzebne? Z takiej perspektywy, że mamy projekt komercyjny, prawda, i chcemy pomóc klientowi zrobić coś super. Czy świadomość tego wszystkiego, co nam świat frontendowy teraz oferuje, jest potrzebna, żeby rozwiązać w najlepszy sposób klienta problem? Moja odpowiedź jest, że nie. Wszystkiego na pewno nie. Moja odpowiedź jest nie. Tak nawiązując do twojego pytania. Tak, ale w kontekście w ogóle rozwiązań mobilnych, to jest moje prywatne zdanie. Podzielcie się z tą opinią, słuchacze, co o tym myślicie, że frontend developer w kontekście mobilnego developmentu musi dużo wiedzy dodatkowej nabyć. To nigdy nie będzie tak, że mamy framework, który nam pozwala, ok, umiem pisać w JavaScriptie, w Reakcie, to sobie napiszę też mobilkę, bo mobilka to jest domena, która ma swoje rzeczy, które trzeba zrozumieć. Security, właśnie, to jest kompletnie inne niż to, co mamy na frontendzie. Tam w ogóle inaczej jest ta przestrzeń zagospodarowana. Jak to deployować do sklepów? Bieżące, mamy tej wiedzy, co nie? Bieżące API, jak wygląda, tak? Bo w tych rozwiązaniach no, nie bazujemy przecież na różnych rzeczach, które z typowego browser API, które działają w przeglądarkach, tylko które działają na tych urządzeniach. A jak czegoś nie ma, a mamy zrobić, no to też musimy mieć tą wiedzę, żeby nie wymyślać koła na nowo, tylko w ogóle wiedzieć, że jest to możliwe i że na przykład, nie wiem, tutaj trzeba pisać jakąś tam wstawkę w natywnym języku, żeby to sobie robić do tego adapter, a nie na przykład totalnie odpuścić temat, powiedzieć, że się nie da, albo wymyślać naprawdę koło na nowo, zupełnie dookoła, bo na przykład te rozwiązania, które mamy, nie dają nam tego wprost, tak? Bo na przykład taki React Native, no daje trochę rzeczy, ale nie daje wszystkiego, prawda? I tu jest, to jest to. Wydaje mi się, że nawet jeżeli
chodzi o mobile development, no to web developer na taki full etatowy web developer nie będzie takim full etatowym mobile developerem, bo nie ma szans. I w drugą stronę tak samo, bo jedno i drugie to są bardzo rozległe tematy i tutaj naprawdę trzeba się w nich specjalizować. Ale brakuje mi tutaj pewnych rzeczy. Tyle tych frameworków i nazw, że ja już powoli się gubię, ale jest jeszcze rozwiązanie na darcie od Google'a. Wiesz, o czym mówię? Tak, ale to nie jest JS-owe, to jest na Flutter. Tak. Masz rację, my jesteśmy w JS-ie teraz. Dobra, dokładnie, przepraszam. Dokładnie, ale to dobrze, że wspomniałeś. Ja szczerze mówiąc, gdybym miał doradzić klientowi aplikację mobilną, to raczej bym doradzał po prostu albo tego Fluttera, albo iOS-ową pisaną też, w Swiftie. Tak myślę. Bez kombinowania. Jeżeli to naprawdę miało być... Oczywiście, jeżeli to wszystko zależy od takich, no, tych driverów architektonicznych, jak to jest ważne, bo jeżeli to nie jest ważne, to jest jakiś dodatek, no to... Bądź aplikacja oczywiście, no, nie jest skomplikowana i wiemy o tym, że to będzie, wiesz, jakby ten kształt tej aplikacji będzie taki prosty, nie będzie to rozwijane, koniec. No to wtedy można zaryzykować i zrobić to używając rozwiązań frontendowych, no bo mamy zasoby takie, że mamy frontend dewelopera, okej, okay, mhm, z załóżmy asekuracją jakiegoś mobilnego działu, żeby gdzieś tam zweryfikował. Ale ogólnie w dłuższej perspektywie czasu nie. Ale tutaj jeszcze mamy w tej kategorii mobile and desktop. I desktop to jest też ciekawy. Elektron. Ja nie mam doświadczenia z desktopowym. Ja tylko, wiesz, jakby... Ja mam jako użytkownik. Webformsy. Ja mam jako użytkownik. I na przykład aplikacja Teamsy. O mater dei. Teamsy na macOS-a. Dla mnie to jest tragedia. Dla mnie to jest po prostu tragedia. Co to tam, jak to działa? I... Ale to myślisz, że to jest spowodowane frameworkiem? Tak. Czy po prostu... Tak, ponieważ dobra, to też wszystko jeszcze zależy na jaki sprzęt. Ale jak miałem tą pierwszą M1 tego Pro 13 M1, to no, w momencie... Tak, MacBooka, to jak miałem włączonego Slacka i Teamsy, a muszę mieć jedno i drugie, bo jedną komunikację w pracy mam na Teamsach, drugą komunikację na Slacku. Nie to, że w dwóch pracach pracuję, ale w paru inicjatywach, w obrębie jednej pracy. I uwaga, i dołączałem na przykład zewnętrzną kamerkę albo zewnętrzny mikrofon. To wszystko głupiało. Jak włączyłem do tego Chroma, to już w ogóle głupiało. Czemu? Bo wszystkie te rzeczy działały na Chromium. Okay. I Mac tamten nie radził sobie. Ja wymieniłem wtedy na tego MacBooka Pro 14, no i też i nagle to wszystko działa, ale na tamtym to nie działało. A wydaje mi się, że tamten jest bardziej popularnym sprzętem jednak, no jest bardziej dostępnym, jest 3 razy tańszy, więc pewnie jest bardziej dostępny też, ale to nie działa. Ja strasznie z tym się namęczyłem i szukałem informacji, czemu. I znalazłem wątek na forum Apple'owym, oficjalnym, i tam się takie zaznacza łapki, że mam ten sam problem, i tam było chyba kilkanaście tysięcy osób zaznaczyło, że ma problem z Teamsami w podobnym rzeczu na tym Macu. I czemu? Bo to są jakieś klejone rozwiązania. Gdyby napisane zostały te Teamsy normalnie pod macOS-a, to czegoś takiego by nie było. Rozumiem, że lepiej, że się pisze, żeby to było uniwersalne na różne platformy, ale jak w przypadku takiej dużej aplikacji, jak Teamsy czy coś, no jak duży, to jednak zły PR robi, jak coś takiego nie działa. Dokładnie. I bardzo dużo tych użytkowników, no z tego korzystają miliony, nie? Dokładnie. No to nie jest mała aplikacja, nieskomplikowana, która nie będzie rozwijana. Dokładnie. Wracając do tego, co powiedzieliśmy. Ale teraz pytanie o odpowiedzialność, kto to powinien pisać? Czy to powinno pisać Apple, żeby dostarczyć popularne wspomóc jakoś, żeby dostarczyć popularne, czy Microsoft, który de facto nie jest na rękę mu pewnie to, żeby... No ale troszkę się otwiera już Microsoft. Tak. Ten open source i tego typu rzeczy. Ale ze Slackiem to samo było na tamtym komputerze i z Chromem, Chromem to samo, byłem przymuszony do Safari.
Mamy praktycznie godzinę nagrywki i kończymy. I będziemy musieli kontynuować. Jeszcze jeden odcinek. Jeszcze jeden odcinek. A ja przypominam o naszym kanale na Discordzie. Widzę, już tam przybywacie. Ale jeszcze mało kto z was coś pisze do nas. Zachęcam. Dawajcie opinie, dawajcie swoje pomysły. Powiedzcie, co chcielibyście tak naprawdę usłyszeć od nas. Dokładnie. Zachęcamy. Bądźcie tam aktywni, my będziemy odpowiadać, a nam zależy na waszym feedbacku, bo wtedy będziemy mieli jeszcze lepszy kontakt. Mam nadzieję. To co? Na dzisiaj tyle. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy.